Idziemy w nieznane. Nie wiadomo, gdzie jedziemy i gdzie wylądujemy. Kierunek mamy chyba dobry. Tam nie chce wodzić. To tam będziemy mieli tańsze noclegi po prostu. Zaliczyli sobie od nas $1 000 000 za transport do Lompra Bank. Wsiedliśmy na drodze i złapaliśmy tego klienta. Znaczy, wiesz co, ja tak sobie policzyłem, że co? Jego paliwo kosztuje więcej $25. No bo żeśmy trochę przekombinowali. Zablefowaliśmy, a on miał dobre karty. Chciał nas zabrać za 200, ale wypowiedzieliśmy 150. Na parę rzeczy, dlatego że po pierwsze po drodze coś złapie, po drugie miałby szansę, jakby dojechał normalnie w miarę, to na powrocie jeszcze kogoś złapać. Rozumiesz? Tak. A tak, że poczekaliśmy godzinę i z 200 zrobiło się 400, co też okazało się wcale niedrogą ceną, bo chwilę później już od nas chcieli 800 tysięcy. A czy jedziemy w dobrym kierunku? Zaufajmy mu jeszcze przez moment. Rafał zamówił jak zwykle kawę z mlekiem i dostał kawę i do tego, co to jest? Nie, to jest mleko do kawy, kurwa. Mleko do kawy? Tak. I niestety to mleko nie chce się nic zrobić ze sobą. No właśnie. Powstał dziwny wzór na czubku i to wszystko. Czerwone słońce Laosu. Tańczący słonik. Nie łap mnie tak mocno, cwaniaku. Złapie. Mocno łapie. I wciąga. Tak. Kabajdy! Kabajdy! Przychodzi do głowy akurat w tej sytuacji, poza tym, że goście, którzy strzelali przed chwilą na drodze, mieli koszulki Turkish Airlines. Sok z bambusa? Tak. Taka spokojna rzeczka, tutaj spokojnie płynie, a zaraz spadek w dół jakieś 100 metrów. No, może 60. Niestety na razie same słonie widzę i niestety morskie. Yeah.
Dobra.